Cześć! Witam Cię serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj fotografujemy przyrodę, wodospady i dzisiaj powiem Ci, jak zrobić super ostre zdjęcie. Będziemy robić właśnie te wodospady, mini wodospady. Znaleźliśmy tutaj taki strumyczek, tam dalej jest większy wodospad, ale skoncentrujemy się tutaj na tych mniejszych wodospadach, mniejszych strumyczków, ponieważ taki strumyczek możesz pewnie znaleźć wszędzie, jak pójdziesz na jakąś wycieczkę do lasu i dzięki temu będziesz mógł zrobić super fajne, ostre zdjęcie wody, ale i też nie tylko. W tym odcinku pokażę Ci właśnie, jak zrobić super fajne, ostre zdjęcie, ale tam dam też Ci przykład, jak zrobić fajne, rozmazane zdjęcie, ale część tego zdjęcia będzie super ostra, a część będzie rozmazana. Jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię na ten super odcinek. Cześć, ja nazywam się Małgorzata Tymińska, a to jest kanał o fotografii, sekrety foto i wideo. Dzisiaj porozmawiamy właśnie, jak zrobić super ostre zdjęcie, ale też jak zrobić fajną, rozmazaną wodę, ale też część zdjęcia, żeby była fajna i ostra. Na ostre zdjęcia wpływa wiele elementów, naprawdę wiele, takich podstawowych. Podstawowe elementy to są 3, ale tak naprawdę 5 i jeszcze więcej możemy znaleźć tych elementów. O tych wszystkich elementach opowiadam na moim kursie fotograficznym. Jeśli masz ochotę, to link znajdziesz poniżej. Dzisiaj zajmiemy się tutaj takim pierwszym elementem, czyli czasem naświetlania. Dam Ci tutaj kilka zaraz przykładów zdjęć, moich zdjęć, które zrobiłam właśnie w tej lokalizacji z różnym, bardzo różnym czasem naświetlania. I chciałam, żebyś zwrócił uwagę, jakie różne zdjęcia możemy uzyskać. Ja stanę w jednym miejscu, mam statyw, przy tym mam statyw, tak? Do takiej fotografii będzie potrzebny statyw. Mam statyw. Ustawiłam sobie aparat na statywie, znalazłam swoją jakąś tam fajną kompozycję, no i zaczęłam robić zdjęcia na różnym czasie naświetlania. I tutaj mamy dwie decyzje, jakie możemy podjąć, jakie zdjęcie chcemy zrobić. Czy ta woda ma być super zamrożona, super ostra, każda kropelka jak ma być leciała, żeby była widoczna? Czy może chcemy zrobić takie fajne mleko? Takie zdjęcia uwielbiam. Do tego przyda się troszkę mniej światła. Jesteśmy tutaj całe szczęście w lesie, jest jeszcze w ciągu dnia, ale jesteśmy w lesie, troszkę jest pochmurno dzisiaj, w lesie mniej światła, więc to nam bardzo sprzyja. Jak chcemy zrobić ostre zdjęcia, ale takie rozmazane zdjęcie, żeby było mleko, to przyda nam się do tego trochę mniej światła. Będzie to trudne, jak będziesz chciała zrobić takie zdjęcie, jak będzie samo południe i światło, słońce będzie bezpośrednio padało Ci na wodę, na strumyk, to wbrew pozorom nie będzie to dobre rozwiązanie. Takich miejsc unikaj. Znajdź zacienione miejsce. No dobrze, ale przejdźmy do przykładów tych kilku moich zdjęć, gdzie pokażę Ci każde moje zdjęcie, jakie zrobiłam, no i pokażę Ci, jaki był czas naświetlania. Twoim zadaniem będzie przeanalizować te zdjęcia, patrzeć na te zdjęcia. Kadr jest wszędzie tak samy, ustawienia się zmieniały, ekspozycja się zmieniała, ekspozycja cały czas jest poprawna, czyli to zdjęcie ani nie jest prześwietlone, ani niedoświetlone, jest poprawna ekspozycja. Parametry się zmieniały oczywiście, przysłona i czas naświetlania ISO, bo musiałam odpowiednio dostosować to wszystko i zgrać. Bawiłam się głównie czasem. Czasem naświetlania, zwróć uwagę, jak zrobiliśmy zdjęcia od najkrótszego czasu naświetlania i wydłużyliśmy ten czas naświetlania coraz bardziej, jak ta woda się rozmywa, jak powstaje coraz bardziej takie mleko. Na początku ta woda jest ostra, a potem jest coraz mniej ostra i jest coraz większe mleko. Zapraszam Cię na ten krótki pokaz. Zerknij na te zdjęcia, przeanalizuj czas naświetlania i patrz, jak zmienia się woda na tych zdjęciach. Myślę, że da Ci to dużą wartość. No dobrze, jak Ci się podobał pokaz? Mam nadzieję, że dało Ci to naprawdę dużą wartość i masz teraz właśnie wyobraźnię i mniej więcej wiesz, jak czas naświetlania bardzo, bardzo wpływa na ostrość zdjęcia. Zauważ, że na tych ostatnich zdjęciach, gdzie robiliśmy zdjęcia już na długim czasie naświetlania, około sekundy, pod sekundę,
to było fajne mleko, ale nadal część zdjęcia była ostra. To, co ma, w ogóle całe zdjęcie jest ostre. Woda jest rozmazana, ona jest ostra, ale jest rozmazana świadomie, specjalnie w kierunku, w którym płynie. I to sprawia, pokazuje większy ruch na tym zdjęciu, przedstawia większy ruch na tym zdjęciu, dzięki właśnie temu, że prowadziliśmy długi czas naświetlania. Jednak zwróć uwagę, że liście obok, skały obok, te elementy, co są nieruchome, są mega ostre. A to możesz osiągnąć dzięki dwóm rzeczom tutaj tak naprawdę. Przede wszystkim statyw, a potem odpowiedni czas naświetlania. Musisz mieć statyw. Jak będziesz robił zdjęcia na długim czasie naświetlania, właśnie jest sekunda jedna, albo i nawet powyżej, jeszcze dłużej, jak troszkę się ściemni, będziemy mogli zejść na jeszcze dłuższy czas naświetlania, to wtedy zdecydowanie te zdjęcia będą też jeszcze inne, ta woda będzie jeszcze bardziej rozmazana, ale zauważ, że wszystko to, co jest stałe, nieruchome, skały, są ostre. Zapraszam Cię do zabawy, naprawdę jest to super zabawa, z długimi czasami naświetlania możesz się bawić i z ruchem ulicznym, i z gwiazdami, wszystkim, co się porusza. Bardzo fajna zabawa, otwiera nowe wrota, biegający pies, biegające dziecko, można zrobić fajnie w ruchu, tylko trzeba wiedzieć, jak to ustawić i odpowiednio czas, jaki odpowiedni czas nastawić do odpowiednio poruszającego się obiektu. To wszystko zależy też, jak szybko obiekt się porusza, w którym kierunku się porusza, no i jaki ty masz obiektyw, no i jaki efekt chcesz uzyskać. Tak więc trochę tego jest, nie będę Ci teraz tutaj zawalała tym wszystkim głowki tą wiedzą. W tym filmie o tym bardzo dokładnie opowiadam na moim kursie fotograficznym. Jak jesteś zainteresowany, zainteresowana zgłębić swoją wiedzę jeszcze bardziej, to zapraszam Cię na link poniżej na mój kurs fotografii, który się już rozbudował trochę bardzo. A jak ten film miał dla Ciebie jakąkolwiek wartość, daj mi proszę fajnego lajka dla mnie i dla lepszego algorytmu i zasubskrybuj ten kanał, a my widzimy się już niedługo w kolejnym wideo. Na razie, pa pa, ściskamy. Lecimy fotografować dalej.